Cześć! Zapraszam do recenzji najnowszych opon od Tufo, czyli Tufo Endurance 7TR. Zanim jednak przejdziemy do głównego dania, zapraszam, mój drogi widzu, do subskrypcji tego kanału. Każdy sub napędza mnie do kolejnych materiałów, a im więcej nas jest, tym YouTube częściej poleca moje materiały nowym użytkownikom. Z góry dzięki. Jedziemy. Informacyjnie, opony do testu udostępnił mi BikerS, za co serdecznie dziękuję. Dlatego właśnie ten materiał oznaczyłem jako sponsorowany, choć wpływ na recenzję miałem tylko ja. Tufo, czeska marka, która od kilku lat kontynuuje swoją rewolucję w jakości produkowanych przez siebie opon. Osobiście uważam, że najbardziej rewolucyjnym produktem tej firmy były opony z serii Gravel. Tufo Gravel Speedero oraz Tundero, a na samym końcu Swampero. Łatwość w zakładaniu opon na obręcz, tubelessowanie ich, niskie opory toczenia i co najważniejsze cena sprawiły, że ich produkt stał się po prostu pieruńsko popularny w świecie gravelowym. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Nie tylko cena do jakości, jak i sama jakość zaważyły na popularności ich produktu. Spora zasługa w tym samej konkurencji. Wielcy branży oponiarskiej przespali troszkę rewolucję gravelową, przynajmniej na samym początku, i prezentowali drogie, jak Pirelli, oraz słabej jakości, jak Pirelli, opony, i sprawiało to, że chłopcy gravelowcy szukali czegoś innego, mniej oczywistego. Panaracer ze swoją bardzo dobrą serią Gravel King były wtedy droższe, a Tufo Gravel Speedero i Tundero w wersji tubeless można było wyrwać za jakieś 150 zł i nawet teraz, po tych wszystkich inflacjach i tak dalej, bez problemu kupisz je poniżej 180 zł. Cenowo, jeśli porównacie sobie do opon na przykład Pirelli czy Continentala, dalej wychodzą bardzo dobrze. Kilka machnięć ogonem później, Czesi postanowili kontynuować rewolucję w rynku opon szosowych. Tylko że segment szosowy jest zdecydowanie trudniejszy do zdobycia. Dlaczego? Przez niesamowitą popularność Continentali GP5000. W większości ustawek, jakich brałem udział, te opony w różnych konfiguracjach robią furorę. Stały się one złotym standardem szosowych ustawek, takim Passatem B5 FL w 1.9 TDI, takim produktem idealnym, świetnym autem rodzinnym, wyścigowym, przebraniem na Halloween, miejscem na pierwszy raz, choć niemiecki to tak naprawdę polski. Ach, rozmarzyłem się. Ale wracając do Tufo. Pierwszym produktem godnym uwagi była Contura Prima. Wyścigowa opona szosowa, bezpośredni konkurent Continentali GP5000. I miałem okazję testować te opony w zeszłym roku i muszę przyznać, że były moim zdaniem genialne. Mega szybkie, świetnie trzymały się na jezdni, szczególnie na zakrętach, w miarę nieźle trzymały ciśnienie. To, co już mniej mi się wtedy w nich podobało, to niewielka ilość dostępnych konfiguracji, no bo widzicie, jakby 10 lat temu wyścigowa opona szosowa wyszła tylko w dwóch szerokościach, 25 i 28 mm, to pewnie nikt by nie narzekał, ale w 2023 czemu by nie zrobić jeszcze chociaż 30 i 32? Przecież nawet w World Tourach już się nikt nie ściga na takich szerokościach jak 25 mm. No dobra, przesadziłem, może ktoś się ściga, ale coraz częściej tam znajdziesz 30. No i jeszcze ta cena. Choć moim zdaniem opony były wspaniałe i 28 mm mi nie przeszkadzała, tak cena wyższa niż GP5000? Proszę. Szczególnie cena jest moim zdaniem właśnie powodem małej popularności tej opony. Bo choć produkt jest świetny, to mała ilość dostępnych szerokości i cena nie zachęcały do wypróbowania czeskiej myśli technicznej. Skoro jestem zadowolony z GP5000 w rozmiarze 32 mm, to po co mam wydawać podobną kasę na czeską zagadkę i zmniejszać szerokość? Jeśli producent ustaliłby cenę na samym początku jakoś poniżej 50 zł od Continentali, to pewnie by się znaleźli chętni. A tak, chociaż z tego co widzę, to poszli już po rozum do głowy i już widzę, że te Contura Prima są tańsze właśnie mniej więcej o 50 zł. I mając do wyboru 100 zł w kieszeni i Contura Prima, lub Conti i bez tej stówy w kieszeni, wybrałbym jednak Tufo. No i Tufo idzie za ciosem. Kontynuuje swoją rewolucję szosową. Ostatnio dostaliśmy kolejny fajny produkt, Tufo Endurance 7TR, które są naturalną konsekwencją obecnego trendu. Bo widzicie, producenci opon szosowych zauważyli pewnego rodzaju niszę. Amatorzy kolarstwa chcieliby dostać w swoje łapki oponę o właściwościach podobnych do tych wyścigowych, ale trochę bardziej trwalsze.
i mniej przebijające się i skłonni są wydać nawet więcej kasy niż ta opona wyścigowa, byle tylko wytrzymywała dłużej. Większość producentów ze swoimi topowymi produktami, jak Continental GP5000, o którym już wspomniałem pewnie miliard razy w materiale, Vittoria Corsa Pro 2.0 czy Schwalbe z również testowanymi przeze mnie bardzo dobrymi zresztą oponami Pro One TLE osiągnęła niespotykane wcześniej opory toczenia i świetną trakcję. Ale czy to jest potrzebne amatorom? Na Tour de France wiadomka, ułamki watów ważne i tak dalej, ale w amatorskim świecie większość z nas jest w stanie oddać część tych małych oporów, aby zyskać trwałość i żywotność, bo komu się chce wymieniać co pół sezonu opony, byle tylko jeździć w miarę ogarniętym produkcie. Producenci zwyższyli hajs i zaczęli pokazywać bardziej wytrzymałe wersje swoich opon. Vittoria pokazała Corsa Nexty, Pirelli ma P0 Road, a wcześniej chyba P0 Velo, jeśli dobrze pamiętam, a Continental GP5000 All Seasons. Wszystkie te typy opon mają wspólne cechy. Nie są tak szybkie jak ich bracia wyścigowi, ale za to przynajmniej w teorii są bardziej odporne na przebijanie się i cieszą się dłuższym życiem. A, i są pieruńsko drogie, bo nawet za 350 zł za oponę potrafią kosztować, co jest sporo, a Continentale nawet powyżej 400. Czeskie Tufo nie chce być gorsze i dlatego stworzyli przynajmniej w teorii idealną oponę dla szosowych amatorów, Tufo Endurance 7TR. I muszę przyznać, że poza Continentalami GP5000 to jest chyba najdokładniej przetestowana przeze mnie opona. Jeździłem na niej w górach, w deszczu, przejechałem na nich trasą z Warszawy do Lublina. Brałem udział w ustawkach, gdzie się tylko dało, tam się na nich wpychałem. W sumie zrobiłem może ze 2000 km na nich, a tak naprawdę to 2500 i muszę Wam powiedzieć, że te opony są naprawdę bardzo dobre. Ale od początku, ustalmy najpierw, jakie są konfiguracje tych opon oraz co było testowane. Dane techniczne. Tufo Endurance 7TR występuje w dwóch kolorach. Z beżowym i czarnym bokiem, czyli w standardzie. I uwaga, jest tylko jedna dostępna szerokość, 28 mm. Co? I to nie jest żart. Nie mam pojęcia, dlaczego Czesi podjęli tak dziwną decyzję, ale przynajmniej zgodzicie się ze mną, że są konsekwentni w swoim działaniu. I tak jak Contura Prima była dostępna w zaledwie kilku dostępnych zwyczajowo szerokościach, to tym razem zrobili krok dalej i powiedzieli tylko jedna szerokość. Jezu, ale to jak to... Ale za co? Moim zdaniem nie nadąża to za obecnymi trendami większych szerokości, ale trudno. Opona waży 295 gramów, co jest raczej akceptowalną wartością w tej klasie. Nie są to najlżejsze możliwe gumy, bo ich budowa raczej to wyklucza. Zazwyczaj mają troszkę grubsze i dalej zachodzące wkładki antyprzebiciowe, mają ciut więcej samej gumy. Nie spodziewałbym się tutaj rekordów wagi. Na stronie internetowej, na karcie produktu możemy zauważyć kilka technicznych zwrotów, więc warto je sobie spróbować rozszyfrować. Grip Compound, mieszanka zwiększająca trakcję. Warstwa wierzchnia opony jest wyposażona w jakieś uber nowoczesne nanocząsteczki, które mają zwiększyć hamowanie, uwaga, aż o 20%. Ciekaw jestem, jak to jest policzone, to 20%. Czyli jak moja droga hamowania wynosi, nie wiem, 5 metrów, to na tych oponach będzie wynosić 4? Ciekaw jestem. Się kurwa nie interesuj, bo kocie mi mordy dostaniesz. Nanostructure Silica. Mieszanka gumy jest miękka, ale wytrzymała, a to wszystko dzięki nanostrukturze. Wkładka antyprzebiciowa Vectran. Między warstwą ścieralną a wewnętrzną umieszczona została wkładka antyprzebiciowa wykonana z włókien ciekłokrystalicznego polimeru. Sam Vectran jest ponoć bardziej odporny na przebicia niż stal i to pięciokrotnie i pewnie dlatego NASA wykorzystuje je do budowy skafandrów i poduszek powietrznych dla sond marsjańskich. Nie żartuję i choć brzmi to bardzo nowocześnie i bardzo technicznie, to wkładka z Vectranem raczej jest popularna wśród opon. A sama opona ma bieżnik podobny do Contura Primy. Brak tutaj zaokrąglonych kształtów, jest kwadratowo, z jakimiś prostymi liniami. I tak z ciekawości chciałbym zobaczyć jakieś badania, czy kształt bieżnika ma jakikolwiek wpływ na trzymanie boczne, czy jest to po prostu swojego rodzaju znak rozpoznawczy. Jeśli chodzi o warunki wstępne naszego testu, to jeździłem na 28 mm oponach, bo nie miałem wyboru, na tubelessie, bo tak, te opony są tubeless ready, można ich nawet naużywać na obręczy hookless, choć ja używałem ich na moich haczykowatych Evanlightach, do których mam troszkę większe zaufanie niż do hooklessów, a obręcze były szerokości 21 mm
wewnątrz. Zakładanie nie było proste, trochę się namęczyłem, ale w końcu się udało. Opona wskoczyła po chwili na obręcz, od razu zatubelesowałem i zalałem moim ulubionym mlekiem od Orange Seal. A jeśli chodzi o ciśnienie, to w standardzie ładowałem je do 3,5 atmosfery. Przy mojej wadze czułem, że 4 bary to już jest za dużo i wtedy czujesz każdą kostkę i ziarenko piasku, a 3,5, 3,7 amortyzacja była wtedy wyczuwalna. Będąc szczerym, Contura Primy to moim zdaniem najciekawsze gumy, jakie testowałem. Czy jeździłem na szybszych? Tak, na przykład słynne Continentale GP5000, Contura Primo też były zdecydowanie szybsze, ale różnica nie jest aż tak moim zdaniem duża. Czuć, że one są bardziej tempe, bym powiedział. Najbardziej to czuć przyspieszając, ale nie są to jakieś duże różnice. Szczególnie jeśli porównasz je ze Schwalbe, to te różnice są naprawdę niewielkie. Przy hamowaniu albo utrzymywaniu wyższych prędkości, jak na przykład 40 km na godzinę, moje odczucia wobec tych wszystkich opon były bardzo podobne, więc dla mnie różnice były pomijalne. Tylko i wyłącznie czuć było przy przyspieszeniu, że jeździmy na troszkę mniej wyścigowych oponach. Wygoda. Tutaj jak zwykle zachwyty. Miękka i zapewne ciut grubsza mieszanka niż przy wyścigowych oponach powoduje, że choć 28 mm mamy szerokości, w teorii, bo realnie było ich 30 mm, na obręczach Evenlighta jest wygodnie. Może ta struktura mieszanki coś w sobie faktycznie ma, a może to była kwestia tego niskiego ciśnienia, bo 3,5 bara to była dolna granica dla osób z moją wagą, ale opony od Tufo są moim zdaniem najwygodniejszymi oponami, na jakich jeździłem na szosie. Zarówno Contura Prima, jak i te Endurance 7TR. Jest po prostu świetnie. Wytrzymałość. Mówiąc te słowa, mam przejechane około 2600 kilometrów na tych oponach, czyli sporo. Nie oszczędzałem ich. Był shooter, był asfalt bardzo dobrej jakości, był asfalt paskudnej jakości, był piach, kamyki, były góry, było długo, było krótko, ale intensywnie, były wysokie temperatury, było silne słońce, był deszcz. Jednym słowem, te opony nie miały lekko. Sami teraz oceńcie, czy to wszystko po nich widać. Moim zdaniem jest o niebo lepiej od Continentali. Boki wyglądają jak nowe, a przypomnę tylko, że w GP5000 to był moim zdaniem największy problem tych opon. Warstwa ścieralna, no przy 2500 km musi być trochę starta i tutaj nie ma zaskoczenia. Ale sama opona moim zdaniem wygląda bardzo dobrze, a w ogóle o nią nie dbałem. Jakościowo absolutny top. Czy Vittoria, czy Continentale moim zdaniem nie mają do nich startu. Czy opony są pancerne? Tutaj mam trochę mieszane uczucia. Jak widzicie, nie ma żadnych przecięć, więc wszystko jest ok, ale tylną oponę przebiłem. W oponę wbiła się zszywka taka od biurowych zszywaczy. Nie pytajcie się, co ona robiła na ulicy, po prostu wbiłem. Na szczęście mleko szybko uszczelniło. Orange Seal daje radę z takimi pierdołami i od tamtej pory zrobiłem jakieś 1500 km i ciśnienie podczas jazdy trzyma elegancko. W sumie zapomniałem o całej tej historii. I jak to tubeless, ciśnienie spada trochę szybciej niż przy dętce, więc mniej więcej do 3 barów 24 godziny od pompowania i tak z tymi 3 barami potrafi nas zostawić nawet tydzień, więc ciekawie. Osobiście jestem mega zadowolonym użytkownikiem Tufo Endurance 7TR i nie zamierzam tych opon na razie zmieniać. Uważam, że mogą być one bardzo blisko idealnych opon dla szosowych amatorów. Na plus zaliczam im niewielkie opory toczenia, szczególnie w porównaniu ze Schwalbe. 2. Wygodę. Ta mieszanka po prostu nie wiedzieć czemu robi robotę. Jest super, szczególnie w ciśnieniu w okolicach 3,5 bara. 3. Trzymanie ciśnienia. Wsiadasz na rower i nie martwisz się, że trzeba będzie zaraz dopompować 1 bar, bo to jest tubeless i tak dalej. No, 1-2 dni spokojnie wytrzyma. Bardzo dobre właściwości trakcyjne. Hamowanie, skręcanie jest mega pewne. Nic absolutnie tym oponom nie mogę zarzucić. Czy są idealne? Nie. Niestety. Są 2 łyżki dziegciu w tej beczce miodu i niestety jak to dziegieć, bo tak się odmienia, ma w zwyczaju nawet niewielka ilość. Może popsuć całą beczkę. A jakie to rzeczy powodują niesmak? Po pierwsze szerokość. O ile 28 mm wydają się być moim zdaniem ok, to absurdalnym jest w dzisiejszych czasach oferować oponę nawet w nazwie Endurance tylko jedną szerokość tych 28 mm. Dlaczego nie dać 30, 32? Przecież rowery szosowe Endurance mogą nawet już do 35 czy 36 czasem pomieścić oponę. Czemu się ograniczać? Nie rozumiem. Po drugie cena.
O ile 28 mm szerokość jest dla mnie do przełknięcia, bo jak zakładasz takiego kapcia do szosy aero, to i tak ona ma gdzieś maksymalny prześwit w okolicach pewnie 30-31 mm, czyli weszłaby szersza, no ale padlicho, ujdzie. Tak cena na poziomie 369 zł robi wrażenie. W Bikeresie GP5000 All Seasons możesz kupić za 339 z czarnymi bokami, 419 z beżowymi. Według recenzentów niezbyt udana P0 Race w wersji tubeless kosztuje 269 zł, a Vittoria Corsa Next 300. Tufo jest naprawdę bardzo drogą alternatywą, choć dobrą. I tak stoimy przed dylematem, bo choć ta opona jest bardzo dobra, żeby nie powiedzieć świetna, to czy cena porównywalna z Continentalami GP5000 All Seasons i wyższa niż Vittoria czy Pirelli nie sprawi, że mało kto spojrzy na nie, szukając nowych opon? Szczególnie w świecie szosowym, gdzie przyzwyczajenia ludzi mają zdecydowanie więcej znaczenia. Idę o zakład, że jakby przekleić im znaczek z jakiejś włoskiej albo niemieckiej firmy i dorzucić 3 dodatkowe rozmiary, to byłby hit. A czy szosowa brać kolarska będzie chciała testować czeską nowość? Osobiście mam nadzieję, że tak. Tak samo jak to, że Bicycle Rolling Resistance przetestuje tę oponę i potwierdzi jej jakość, że to nie jest jakieś moje widzimisię. Dzięki za dzisiaj. Czekam na Wasze komentarze, czy kolarska brać jest w stanie zrezygnować ze złotego standardu, tego Passata 1.9 TDI, czyli GP5000 i spróbować czeskiej myśli technicznej? Zobaczmy. Do zobaczenia na ścieżce. Cześć!